Witajcie ponownie z naszej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj kolejny vlog o gotowaniu. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co dzisiaj przyrządzimy i jak to będzie wszystko wyglądało i jakie to będzie smaczne. A dzisiaj gotujemy typowo tajskie danie, czyli chicken basil leaves. Będzie to pierś z kurczaka z chili, czosnkiem. Już zaraz wam tu, może od razu wam tu pokażę. Oczywiście z bazylią, tutaj mi podpowiada, ale pokażę wam, jakie mam tutaj produkty przygotowane. Więc mamy tutaj główne danie, czyli pierś z kurczaka, ryż przygotowany. Zaraz będziemy go gotować, ale w takim specjalnym urządzeniu. Tutaj mamy przygotowaną papryczkę, cebulę, czosnek. A tutaj właśnie czosnek i bazylia. Do tego będą ogórki. Zobaczcie, jak pięknie obrane ogórki. Bardzo ładnie, tak po tajsku bardzo. Do tego będzie potrzebny sos sojowy, sos rybny, cukier i jeszcze sos ostrygowy. I damy może troszeczkę jeszcze pieprzu, takiego żywego, że tak powiem. Jeszcze takiego świeżo zerwanego z krzaczka, ale nie dużo, tylko troszeczkę. Dwie chili, no bo Emi też będzie jadła, więc ona za ostrego nie chce, ale dwie chili zje, mam nadzieję. Ostatnio ile zrobiliśmy? Z jednej czy z dwóch? Z jednej. Z jednej? Okej, ale mówiłaś, że było trochę słabe, nie? No było ostre. A no to co? No to robimy z jednej czy z dwóch? Nie wiem. Emma się jeszcze zastanowi, z ilu chili zrobimy dzisiaj, czy z jednej papryczki, czy z dwóch. No i mam nadzieję, że takie vlogi wam się też podobają. I oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się podobają, bo to, no jak wam się nie podobają, to więcej takich vlogów kręcić nie będę, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy wam się podobają i czy chcecie więcej takich vlogów, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a interesują was tematy z Tajlandii. I zaczynamy gotować. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Zaczniemy od ryżu. Zobaczcie, tu mamy taki ryż tajski, jaśminowy, a tu mamy taki ryżowar. No powiedzmy, nie trzeba przy nim nic robić praktycznie, tylko włączyć go do prądu i on nam ugotuje ryż sam się wyłączy, sam wszystko zrobi i ryż będzie gotowy. Więc jedynym naszym zadaniem to jest tylko po prostu wsypać odpowiednią ilość ryżu do tego ryżowaru, niech go tak nazwę. Okej, mamy ryż w ryżowarze i poczekajcie, bo teraz ja potrzebuję dolać tam trochę wody. Czekajcie. Wody z dwie miarki takiej, na dwie miarki ryżu, mniej więcej z dwie miarki wody. Więc ja już to robię. Okej, jedna miarka. Ostatnio nam wyszedł trochę za bardzo kleisty, bo mieliśmy prawdopodobnie trochę za dużo wody. Dlatego dzisiaj damy mniej wody i może będzie ryż bardziej sypki. Zobaczymy. A następnym razem na pewno kupimy inny ryż. Jeszcze raz mówię, ten jest bardzo smaczny i jest ok, ale jest troszeczkę kleisty, a nie taki chrzciany. To jest taki ryż, który teraz używamy. Fajny jest. Wzięliśmy go w sumie tylko dlatego, że miał nakrętkę z góry i jak nie zjemy oczywiście przecież całego na raz, bo to nam wystarczy, nie wiem, na miesiąc tego ryżu, to po prostu łatwo jest go zakręcić i łatwo jest go przechowywać. Więc dlatego go wzięliśmy, ale następnym razem będziemy mieć jeszcze lepszy, taki jaki dokładnie chcemy. Dobra, mamy ryż w ryżowarze. Możemy go tak lekko zamieszać. Oczywiście ryż najpierw został opłukany, przygotowany, ale tylko opłukany. Dobra. Ok, możemy to zamknąć. Możemy to zamknąć i tylko wstykamy jeden przycisk. Cook. No i teraz nam się robi. Jak się samo zrobi, będzie wiedziało kiedy. Przeskoczy na warm, czyli będzie tylko po prostu podgrzewać nam ten ryż i tyle. No i będzie czekał, aż go zjemy. Tutaj się skupmy na krojeniu. A więc od czego zaczynam? Zaczynam od papryczek, bo one będą mi jako pierwsze potrzebne. Papryczki. No i właśnie, do tego dania ogólnie nie daje się cebuli. Ale ja chcę trochę cebuli, bo po prostu lubię cebulę, więc troszkę, nie dużo, bo Emi tak średnio lubi, więc nie dam całej, ale tak troszkę cebuli dam. Cztery ząbki czosnku, no i Emma, ty cały czas się zastanawiaj, czy chcesz, ile chcesz tej papryki? Półtora. No możemy dać półtora, nie ma problemu. Dobra, to ja zacznę może od cebuli. Okej, więc już ją tutaj ciacham. Zobaczymy, ile nam zejdzie przygotowanie tego dania. To jest naprawdę malutko cebulki. Także Emma, nie będziesz niezadowolona. U nas dzisiaj niedziela. Godzina już prawie... No wybiła pierwsza. Nic jeszcze nie zdążyliśmy zjeść, bo
sporo pracy dzisiaj z rana. Ja już obrabiałem filmy, przygotowywałem kolejne na kanał. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I o, dobra, cebula mamy, cebulę mamy. To tak, damy jedną tą papryczkę. Czekaj, tu odkroimy to. To tą damy całą i tej damy jeszcze pół. Ok. Co z nią robimy? Po prostu cieniutko kroimy. Nawet można ją na pół. Jeszcze tak, o. Dobra, tutaj dużo, dużo ma pestek, a pestki dają ostrość, więc jak nie chcecie bardzo ostrej papryki, to nie dawajcie pestek do jedzenia. Papryka jest już pokrojona. Możemy wziąć się za czosnek, bo to będą pierwsze produkty, które będziemy dawać na patelnię, bo już ostatnio zrobiliśmy raz na próbę. Było za słodkie. Troszkę było za słodkie, tak. No nie wiem, czy cię słychać, bo jesteś daleko. To może przyjdź tu bliżej. Ostatnio jak robiliśmy chicken basil, to było tak, że tam mieliśmy przepis, no i daliśmy trochę więcej cukru. Nie, w sumie cukru było, a tak, trochę więcej cukru, ja czekaj, wyjaśnię, o co chodzi, bo daliśmy trochę mniej mięsa niż w przepisie i dlatego daliśmy, a daliśmy normalną ilość cukru i i tak po prostu troszeczkę zaburzyliśmy proporcje i okazało się, że to nasze danie wyszło troszeczkę za słodkie, ale Emma, jak smakowało ogólnie? Pyszne. Było pyszne i wręcz pyszniejsze niż kurcze na mieście, co? No, ale ten, teraz jak damy robią ilość, to będzie najpyszniejsze, co w życiu. Będzie najpyszniejsze, co w życiu jadłaś. Czekaj chwilkę. Już zaraz będzie gotowe, bo to bardzo szybko się przyrządza. Najgorzej jest tylko jeszcze jedna rzecz. O, najgorszą rzeczą jest to, że trzeba odpowiednio przygotować do tego pierś z kurczaka. I to krojenie piersi z kurczaka schodzi najdłużej i jest najgorszą robotą. Trzeba mieć dobry nóż naostrzony. Może w ogóle da się tutaj w Tajlandii kupić taką specjalnie dobrze pokrojoną pierś, ale nie wiem właśnie, czy się da, czy nie. No i słuchajcie, właśnie teraz przechodzę do krojenia tej piersi, bo sobie to przygotuję, bo później to nie będzie czasu na krojenie. I zaraz wam pokażę, jak to ma wyglądać. To są dosłownie tak cienkie, malutkie plasterki, to jest normalnie jak kartka papieru. To ma być naprawdę bardzo, bardzo cienko pokrojone. Wielkość tych plasterków, co w sumie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. W każdym razie, byleby to było naprawdę no, bardzo no, przeźroczyste. To ma być bardzo cienki kawałeczek piersi. No i tak trzeba tyle, ile tej piersi chcecie sobie zjeść, no to tyle trzeba ich pokroić. No to schodzi najdłużej z tym. I to taka słaba robota. No, ale bez tego nie ogarniemy tego dania. A w innej postaci pierś, no pewnie też byłaby dobra, ale to już by nie było po tajsku. Więc jeśli chcecie po tajsku, to po prostu... Róbcie tak, jak jest w przepisie. To róbcie tak, jak jest w przepisie. Tak, dobrze, Emma odpowiada. Słuchajcie, no to jest ciężko mi tu pokazać wam w kamerze, jak to wygląda, ale to po prostu mają być takie cieniuteńkie, bardzo cieniuteńkie plasterki. My tutaj na szczęście dzisiaj za dużo nie będziemy robić, więc zrobimy tylko z jednej piersi, no to starczy mi z godzina, żeby to danie przygotować, ale nie no, to schodzi akurat najdłużej właśnie, krojenie tej piersi na takie mega cieniutkie plasterki. Później wrzucamy to na patelnię i dosłownie 5 minut i będzie gotowe. Mam nadzieję, że też w tym czasie zrobi się ryż, będzie świeżutki i to danie oczywiście też, jak praktycznie każde tajskie danie, w sumie chyba w ogóle każde danie, smakuje najlepiej, kiedy jest się je świeżo przyrządzone. Nie robimy tego wcześniej, 2 godziny czy 3 przed i później odgrzewamy czy coś, bo to później będzie słabe, bardzo słabe. Ok, zostało mi dosłownie ostatnie plasterek do przekrojenia piersi z kurczaka. Jest przygotowana. Pierś z kurczaka jest przygotowana. Sadzone jajka już chyba wam pokazywałem wcześniej, że są. Dorka, podasz olej? Bo zapomniałem tylko o oleju. Dobra, patelnia już jest przygotowana. Ok, patelnia z olejem przygotowana. Słuchajcie, tutaj ta bazylia, taka tajska, azjatycka chyba się nazywa, tak? Bazylia azjatycka czy tajska? Nie wiem. W każdym razie daje takiego smaku, no niesamowicie takiego świeżego do potraw. Jest bardzo aromatyczna, bardzo aromatyczna. Czekajcie, ja tutaj zgniotę trochę tego czosnku jeszcze. Czosnku, pieprzu. Wrzucę go tak troszkę do dania. A tak troszeczkę. Nie. A troszeczkę tylko. Ok, wszystko mam już przygotowane. Patelnia już się rozgrzewa. Dam 2 łyżki oleju, bo tak mniej więcej się tego powinno być tyle w przepisie. Czyli jedna. To tak oczywiście na oko, ale mniej więcej.
A może jeszcze kawałek. No dobra. Pierwsze pójdzie papryka, chili z czosnkiem i tą cebulą troszkę przyrumienić, ale to tylko tak dosłownie przez 30 sekund podgrzać, że tak powiem, ale nie przysmażyć i żeby się to właśnie nie przypaliło w żaden sposób, bo będzie słabe. Sosy mam wszystkie przygotowane, skupiam się, bo robię to bez przepisu, a robiłem to tylko raz w życiu wcześniej, więc mogę o czymś zapomnieć, więc muszę się dobrze skupić, ale okej, myślę, że będzie okej. Dobra, niech tylko jeszcze przez sekundę ten olej na patelni się podgrzeje, żeby był gorący. Okej, przechodzę do działania. Wsypujemy nasz czosnek, papryczkę i cebulę na patelnię. A nie jest jeszcze jakoś bardzo mocno rozgrzana, więc jest okej, ale nie jest zimna. Więc już nam wylądowały pierwsze składniki na patelni. Mieszamy. Do tego dania, dzięki tym wszystkim sosom, nie potrzeba soli. Nie dodajemy. O, już zaczyna papryka dusić. Chili. Tak, dałem półtora, tu zostało pół. Ale przysmażana papryczka chili, o ile jest taka prawdziwa, porządna papryczka chili, taka jak tutaj z Tajlandii, to tak dusi na patelni, że nie idzie oddychać. Nie jest, nie tyle nie chodzi o ostrość, tylko po prostu takie duszenie, zabieranie normalnie powietrza. Wszyscy kaszą i to nie tylko jako obcokrajowcy z Europy, ktoś, kto nie jest przyzwyczajony, tylko nawet Tajowie, którzy przychodzą gdzieś tam do restauracji i jest przyrządzana gdzieś blisko kuchnia i przyrządzana papryka, to wszyscy kaszlą, kichają, więc jest to takie normalne, nawet Tajowie też tak się zachowują, więc... Czekajcie, bo wiesz co, ja tam troszkę jeszcze tego oleju, bo ta cebula, której tu miało nie być, niespodziewanie wpiła mi ten olej, a wcześniej, gdy to było przyrządzane bez cebuli, to nie było czegoś takiego zjawiska, więc właśnie już przekształciłem trochę to danie, ale myślę, że nie popsułem. Także pamiętajcie, jeśli chcecie taki typowy chicken basilis, to nie róbcie tego z cebulą. Wszystko to, co pokazuję, tylko bez cebuli. Ok, idzie do tego pierś, która też ma się dosłownie tylko chwilkę zrobić. Tak zabielić, tylko dosłownie to ona ma być biała. Ja jeszcze tu dam kapkę tego oleju. Pięknie się to smaży. Pachnie już niesamowicie dobrze, a zaraz będzie jeszcze lepsze. Po dodaniu tych sosów. Ale pięknie pachnie, mówię wam. W sumie pieprzu ogólnie tutaj też się nie dodaje do tego dania. Ja je tak troszeczkę zmodyfikowałem pod siebie. Na pewno nie pode mnie, tak. Ale zobaczysz, Emi, jak to będzie smakować. Zaczynamy. Olej, nie olej, tylko sos ostrygowy, oyster sos, łyżeczka, fish, no taka dobra łyżeczka i jeszcze soja sos. O, się nam sojowego polało. O, dziękujemy za światło. I słuchajcie, teraz to z tymi sosikami znowu troszkę podsmażamy jeszcze i zaraz dodamy wodę, żeby było trochę tego sosu. Nie jakoś dużo, ale trochę dodamy. O, ale pięknie to wygląda i pachnie. Będzie przepyszne. W tym czasie cały czas robi nam się ten ryż, ale nawet nie trzeba zaglądać nic, nie trzeba tam kombinować, więc niech on się robi. Słuchajcie, trochę mi się tu ta pierś posklejała. Muszę trochę rozdziabać, żeby się kawałki porozłączały. To dosłownie jeszcze minutkę i zaraz będzie gotowe. I dzięki temu, że ta pierś jest właśnie tak cienko pokrojona, to danie robi się naprawdę w 2 minuty. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy robiliście kiedyś sami takie tajskie danie, czy nie, albo czy je chociaż w ogóle lubicie, byliście w Tajlandii i jedliście i wam bardzo smakowało, ale to, co ja robię, to jest 100 razy lepsze niż tutaj Tajowie robią, mówię wam. Aj, zapomniałem o cukrze, jadźcie, cukier. Kurde, widzicie, zapomniałem o cukrze. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z ilością tego cukru, tak jak ostatnio. Dobra, teraz dodajemy na sekundę nasze wszystkie to chili, do bazyl dać? Chyba wszystkie ja lubię. Nie? Cholera. To a czemu? Tak? Nie, to się zaraz zesmaży, to nie będzie widać nawet.
O, już jaki aromat, mówię wam. To bazil, to jest po prostu niesamowity. Słuchajcie, tutaj wysmażyły nam się te sosy, oleje, to wszystko. Danie robi się takie już coraz bardziej suche. Ale jakich kolorów tu nabiera i w ogóle, to już wam tu pokazuję. Kurde, żeby mi się tylko przez to nie przypaliło. No tak to pięknie wygląda. Mieszamy. Dobra, to danie już jest, można powiedzieć, gotowe, dlatego potrzebujemy teraz podlać je troszkę tylko wodą, żeby było trochę sosu. Okej. Oj, za dużo trochę. Ale Emi lubi dużo sosu. Emi, ty lubisz dużo sosu? No, to świetnie. Bo troszkę mi się przesadziło. Spróbuję. Emma, idealne, pyszne. Wszystkie tajskie sosy czuć, bazylię trochę czuć, ale nie ma tyle cukru, wiesz? Nie ma tyle cukru, więc będzie ci jeszcze bardziej smakowało. Jak tam Dorka przeskoczyło już na warm? Tak. Ekstra. Tylko czekasz, by nałożyć. Dobra, to ja już to wyłączę. Tutaj samo przeskoczyło sobie na warm. Nie musieliśmy tutaj poświęcać w ogóle czasu temu ryżowi. Tylko dosłownie wrzuciliśmy. I ryż jest już zrobiony. Czekajcie, żeby go tylko było widać jeszcze. Ryż jest zrobiony, teraz go wystarczy tylko trochę zamieszać. Możesz to nakładać. Mało tego ryżu zrobię. No bo dzisiaj dałem dwie miarki. Ostatnio zrobiłem z trzech. Co to robisz, takie te miseczki? Tylko za słabo wiem. No, za słabo. Ale fajna kuleczka. O, taka kuleczka ryżu po tajsku. Ale tu gorąco w tej kuchni. Klima jeszcze chodzi? Chodzi klima. Ale coś chyba słabo ta klima chodzi. Dobra, ty nałóż to, ja jeszcze tu zerknę. No, to jest idealnie wyłączone. Jest naprawdę idealne. Zaraz zobaczymy tylko recenzję. Od dwóch dam i od specjalistki. Od królika. Tu jest specjalistka od chicken basil. A to jest garfield. Mhm. Znakiem sobie to, jak ktoś nie na to nie. Mhm. Też będzie? Okej. Okay. Lasagna? No. Okej. Okay. Garfielda. A, no tak, Garfield to lasagna. Dobra. Słuchajcie, tutaj. To lasagna? No kojarzy mi się Garfield, no z pizzą. Tutaj mamy jeszcze, wiecie co? No tak, tak. Dobra, tutaj zostało nam trochę wczoraj papai. Bardziej tego sosu, który został z papai. Który my zrobiliśmy. Dorota dzisiaj dołożyła tutaj te ogórki trochę, bo ogórki w tym sosie, który właśnie robi się papaje, smakują równie dobrze jak papaja, więc warto też takie coś sobie zrobić. No, pięknie przygotowany. To będzie dla ciebie, mam mniej więcej. Ja wiem, właśnie. Może być gdzie mniej. Ale przecież to co, wszystko poszedł? Cały ryż? Tak. Cały ryż? O kurde, no to dwie miarki to tak powiem wam, no tak nie za dużo, ale tego ryżu bardzo mało ogólnie dałem. No więc, dobra, dawaj Dorka, to już pomóż mi tutaj, nałóż. O, ale dzisiaj mamy... Ile ci nałożyć? Dużo. Dużo? No, mówię ci, będzie takie dobre. Godzinę czekam na to jedzenie. Ale już się w końcu doczekałaś. Jeszcze? Prawdziwe tajskie jedzenie, jak przyjedziecie kiedyś do nas, to wam przyrządzimy. No, Oj. Wylało się trochę sosu. Emi, a ty nie chciałaś jeszcze więcej sosu? Chcę! Dobra. Które moje? To. No to ja chcę coś i też. Ja będę jadła tajskim widelcem. Tajskim widelcem? Jak? No. Pokaż, bo to nie było widać za szybko. Z takim czymś. Taki tajski widelec. Dobra. No i tu już mogę wam pokazać z bliska. Jeszcze mi dasz? O. No właśnie, ten sos tutaj właśnie. Ta woda to właśnie sprawiła to, że jest trochę tego sosu, ale to fajnie, bo jak jest ryż, to ten ryż nie jest taki sam, suchy, tylko właśnie można sobie go maczać w tym sosiku i jest przepięknie. Ale do jakby pełni dania potrzeba jeszcze dać egg on top, fried egg. I teraz to już jest książkowe chicken basil leaves. No po prostu wygląda identycznie jak w najlepszych restauracjach. Ale czadowe. Emma, czekam na twoją wypowiedź, ocenę. O, jedna papryczka by wystarczyła. Trochę za ostre?
A oprócz tego, że jest troszkę za ostre? Cebula. Cebula. A oprócz cebuli? No powiedz tylko, czy jest dobre, czy nie. Dobre. No. To weź sobie te papryczki czerwone, bo tutaj no troszkę jednak widać tej papryczki i ona jest też troszeczkę za grubo posiekana. To weź sobie ją, wyciągnij po prostu, odłóż i tak o. To my się już z wami dzisiaj żegnamy. Pamiętajcie jeszcze raz, żeby zostawić łapkę w górę. Dajcie jakieś komentarze pozytywne odnośnie tego, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. I subskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zapraszam was już teraz na kolejny vlog. Na razie, hej, cześć. Miłej niedzieli, miłego weekendu, jeśli oglądacie to weekend. A na deser Dorota. Sama Dorota, sama Dorota zrobiła niesamowicie pyszne ciasto, takie czekoladowe. Smakuje wyśmienicie i jest z dodatkiem... Serca? Nie. Mango i banana. Mango i banana, dokładnie. Dodatkowo jeszcze jak ktoś chce, to może sobie takie ciasto jeszcze zdopingować takim toppingiem czekoladowym. Polać sobie jeszcze po tym czekoladowym cieście, żeby było jeszcze bardziej słodkie i czekoladowe, ale to ciasto jest przepyszne. My zabieramy się za jeszcze wcinanie deserku. Chyba ten, co tak se trzymasz? Ale największy kawałek. I tyle na dzisiaj jedzenia.